Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Hotel Renovator i nasz penthouse, kolejna część remontu jakże tego fajnego, dużego apartamentu. No i słuchajcie, pozwoliłem sobie poza nagraniem skuć tutaj te ściany, ponieważ tutaj będziemy również dawali tapetę, którą już dawaliśmy w pomieszczeniu po lewej stronie. I myślę, że tak to pozostanie. Cała reszta to będą pełne panele. Wydaje mi się, że jeżeli dalibyśmy, słuchajcie, panele wszędzie, bądź tapetę wszędzie, a zwłaszcza tapetę, to byłoby zbyt pstrokato, a tak jest delikatny akcent, natomiast nie przytłacza. Więc niech to sobie tak pozostanie. Ja to się tylko zastanawiam, bo tutaj... To tak jakby każdy pokój był traktowany oddzielnie jednak. Aha. No dokładnie. Dobra. Słuchajcie, stół. Kurczę blade, no wielka szkoda, bardzo wielka szkoda, że tutaj jednak te meble pałacowe są trzygwiazdkowe. Jejku, nie to chciałem. Bo to by się teraz właśnie przydało. Zobaczcie, jakie to piękne jest. Prawda. No ale mamy, zgodnie z sugestią, korzystać z czterogwiazdkowców, więc zobaczmy, co możemy w tych czterogwiazdkowych znaleźć. Ale jednakowoż, spróbowałbym ogarnąć pięć gwiazdek. Zobaczmy przede wszystkim, co my tu mamy, bo zobaczcie, to też jest całkiem ładne i można byłoby tutaj coś ciekawego z tym zrobić. My weszliśmy w stoliki kawowe, ale ja bym potrzebował stół jadalniany, tak? Do jadalni takiej. Chciałbym tutaj właśnie zrobić coś takiego i chcę postawić pięciogwiazdkowe, a to ze względu na fakt... O, ten jest piękny. No, żeby to wyglądało jakoś naprawdę tak fajnie. Teraz pytanie, bo potrzebowałbym go postawić gdzieś tu. Sześć krzeseł, po trzy na stronę, nawet bym dał 8 jeszcze tutaj po bokach, więc to jest fajny stół. Ten też nie byle jaki, ale nie wydaje mi się, żeby on pasował z tymi złoceniami. Może być tutaj całkiem ciekawie. Ale zobaczmy, co dalej mamy, bo my nie mieliśmy jeszcze okazji przeglądać tych mebli pięciogwiazdkowych, więc... O, ten też mógłby być. To taki trochę toporny ten mebelek, ten stolik jest, ale w swojej prostocie piękny. Aha, tu już są jednogwiazdkowe. Dobra, poprzestaniemy może na tym. To jest seria Walcott. I wydaje mi się, że powinno być dobrze. Natomiast spróbujmy zobaczyć... Spróbujmy znaleźć krzesła z tej samej serii. Oczywiście to będzie pięciogwiazdkowe. A, takie coś. Szczerze, nie za bardzo mi to pasuje, ale te już tak. O, te też by mogły być. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na wykończenia nóżek. Też są takie ala pozłacane, coś takiego, czy to miedziane, no, trzeba byłoby wyjść z tym na taras, o, to uleje. Tak, takie ala pozłacane. Myślę, że to by bardziej tutaj pasowało. W związku z powyższym spróbujmy pomieszać to. Teraz tak, żeby w miarę równo porozstawiać. Będę sugerował się liniami tutaj na podłodze, żeby mniej więcej równiutko to było. I tak z pamięci... Długość stołu biorę, ale no trzeba będzie to niestety ale poukładać. Dobra, bierzemy stół, dostawmy. Tak mniej więcej, żeby to było równo. Gdzieś tak bym to może ogarnął. Coś w tym stylu. No i jeszcze porozmieszczamy krzesła, ale wiecie co? Nie, jednak. O! Białe to chyba będzie to, co jest mi potrzebne. Dobra, jedno takie krzesło. Teraz tu już nie mam zdania, czy to pasuje. Drugie mniej więcej gdzieś tutaj po środeczku bym machnął. Okej, i to trzecie. No dawaj. No dawaj, chodź, się opiera.
Trzecie gdzieś tutaj. No, w miarę, w miarę. To krzesło bym jeszcze może przesunął. Może być. No dobrze, to teraz to samo, tylko z drugiej strony. Tutaj już się linią nie sugeruje. Chociaż może troszkę. Zróbmy to tak. Nie, jednak nie będę stawiał tutaj, bo tutaj są te wykończenia takie złote, więc tutaj nie będzie krzeseł. Ale skoro stoją już tutaj meble, drodzy Państwo, to proponuję, żeby może przejść do tego pomieszczenia obok, zobaczyć, czy to się jedno z drugim spina. Spina się, dobra, czyli to jest jakby jedna sekcja, tak? Bo tutaj już nie. Tak mi się wydaje. Dobrze. Teraz tak. Trudniejsze zadanie, a mianowicie kanapa. Ja bym postawił kanapę tutaj centralnie po środku. A tutaj machną jakieś szafki RTV i telewizor oczywiście na ścianę. Zobaczmy, co byśmy mogli tutaj znaleźć w pięciogwiazdkowych meblach. Coś, co może stylem nawiązywałoby do foteli. Do krzesła, przepraszam, to nie fotela. Fotele to za chwilę. Okej, tylko białe. To jest całkiem niezłe. I zobaczcie, też ma te wykończenia złote, ale to jest... co to jest? Różeniec. Okej. O, to jest Walcott. Też ma złote wykończenia, ale taki mikrusie to jest. O, ten... To możemy narożnik złożyć, słuchajcie. 2,5 koła za część. A tych części, zobaczcie, mamy jeszcze takie. Tu oto chocki, klocki, nie? Mam pomysł. Mam pomysł. To jest podstawa, tak? Jak to się... Nie, tutaj nie... Nie postawimy tu narożnika, bo to za bardzo wystaje. No niestety. No, myślałem, że będzie fajnie, ale nie. Może gdzieś dla niego znajdziemy zastosowanie gdzie indziej. Ale nie tu. O, to jest ciekawe. Wow. Rina. Bardzo ładna kanapa. No to też nie licha. Ale się twórcy, kurczę, narobili przy modelowaniu. Chyba, że to są asety gdzieś ściągane. To też całkiem nieźle może się prezentować. No, zobaczmy, gdyby to postawić tutaj, ale to też mi wystaje. Cholera, nie ma jakiejś takiej wnęki, w której moglibyśmy tutaj akurat w salonie to ogarnąć. To już jednogwiazdkowe, to nie. Niestety, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie związane z meblami, to jednak chyba czterogwiazdkowe tutaj są wymagane. Co jest moim zdaniem troszeczkę, no, nie za bardzo. Ale dobrze. Zrobimy to ciut inaczej, proszę Państwa. No z racji tego, że oni chcą takie meble. Ja dla zaliczenia zadania po prostu postawię tutaj czterogwiazdkowce. Coś takiego. Machnią. Gdzieś, może tak. O, widzicie. Już zaczęło się tutaj coś dziać. Natomiast po wykonaniu tego zadania zostaną one po prostu sprzedane. Zostaną sprzedane po to, żeby pięciogwiazdkowe tutaj zrobić. O. Pyk. Już na odpierdzie się to robię. Bez kitu. Gdzieś tutaj też kanapę machnę. Dobra. I stolik kawowy też może tu być. Dobrze. Na szybciutko ogarnijmy również... Czekajcie, bo co oni jeszcze tutaj chcą? A, dobra. Słuchajcie, skoro czterogwiazdkowe meble dały nam ten pasek praktycznie na full, to musimy pamiętać tylko o wymianie później kanap i tych stolików kawowych. I tyle. A całą resztę mogę robić pięciogwiazdkową. Tak mi się wydaje. Zaraz sobie to sprawdzimy na przykładzie, dla przykładu szafy. Na przykładzie, dla przykładu. Można i tak. Czysto po polskiemu, kajzerków nie było i szyny się wygły.
Zobaczcie, jakie fajne te meble są. Kurczę blade. Naprawdę. O, tutaj ta szafa wpasowuje mi się idealnie w tę wnękę. Ale pytanie, czy nie lepszy byłby dla przykładu kredens, czy jakaś biblioteczka. O, coś w tym stylu. Oczywiście szukamy dalej. Ta jest dla odmiany za duża. To dalej są pięciogwiazdkowce. To jest piękne. Kanton. Tylko taka pustka tutaj jest. Po bokach. Właśnie chciałbym tę wnękę wypełnić, tylko no jedyna opcja, jaka mi tutaj pozostaje, to jednak ta szafa. Ona też jest ze złoceniami. Dalia. Więc mogę ją tu umieścić, czemu nie? Niech sobie będzie. Dobra. I na upartego, gdyby tak spojrzeć obiektywnie, to nawet odcień drewna ciut pasuje do paneli, które mamy na ścianie, więc wydaje mi się, że będzie grało. No dobrze. Fotele oni by jeszcze chcieli. Fotele mogę profilaktycznie zastosować również czterogwiazdkowe. No, oczywiście do usunięcia. O, takie malutkie, bo oni chcą cztery, tak? Nie pasuje kompletnie kolorystycznie, ale ja bym się tym nie przejmował. Powtarzam, robię to tylko dla realizacji zadania. Potem to zostanie wykasowane, więc gdzieś, kurczę, nie wiem. Jeden fotel może tu stać, drugi tutaj, niech stoi na razie. Tak, żeby ugruntować te cztery gwiazdki, ten paseczek. No i dobrze. No i oczywiście zadanie też zaliczyć. Dywan. No, dywan, słuchajcie, koniecznie pięciogwiazdkowy. Zobaczmy, co by tutaj można było ciekawego znaleźć. To jest fajne, ale gdyby dla przykładu z tych długich tutaj złożyć dywanik, a on nie podejdzie tutaj bliżej, tu już końcówka, tu już blokuje się, ale zobaczmy, bo może jakiś wzór fajny. Może jakieś coś takiego pasującego do tapet. O, czekajcie, do tapet może, no. Bo tutaj mamy taki ala kwiatowy motyw, coś takiego. To może by... No, serduszka to bardziej tak do innego typu pokoju. No dobrze, szukajmy. Coś powinniśmy tutaj ciekawego wybrać. Chyba. No i albo i nie. O kurczę. Ten nie za bardzo pasuje do klasy tego apartamentu. Generalnie, jeżeli mowa o dywanach, to jakoś tak skromnie tutaj jest. Nie ma nic, co bym mógł zastosować, co by mi się podobało. Może ten, ale pod warunkiem, pod warunkiem, że znalazłbym, powiedzmy, odpowiedni kolor. Może odcień szarości jakiś. No, będzie ciężko. Ten by również mógł być, bo on, wydaje mi się, pasowałby do framuk i do skrzydeł drzwi. Tak jakby popatrzeć, no trochę. Jeżeli by to przyłożyć... O, teraz to będzie challenge. Kurczę, teraz to będzie challenge, bo chciałbym to złożyć z kilku takich dywanów, ale... No powiedzmy. No i dobra, niech będzie. Na razie niech sobie leży. Po zakończeniu zadania coś jeszcze będę tutaj kombinował. Na razie niech sobie taki ala dywanik, chodniczek tutaj leży. Potrzebujemy drugiej szafy. No i teraz tu mamy takie miejsce, gdzie ta szafa mogłaby stanąć. Taka wnęka jest. Wybierzmy teraz dla odmiany coś mniejszego. Coś, co by tutaj akurat wpasowało nam się
O, no czemu nie? Może być Di Maro. Też kolorystycznie mniej więcej by pasowało. Proszę uprzejmie, dwie szafy mamy. Komody oni by chcieli też. No właśnie, z tymi komodami to będzie... To będzie teraz mały problem, dlatego że komody ja chcę umieścić tutaj na tej ścianie, tak jak mówiłem. Ale zobaczmy, może tymczasowo, albo i nawet docelowo, zobaczymy co wybierzemy. Spróbowalibyśmy, o tato rewelacyjnie tu się wpasowuje, tylko że to dwie gwiazdki, nie? Dobrze, zobaczymy. Też nie widzieliśmy mebli pięciogwiazdkowych, w związku z tym... Może uda się coś fajnego wybrać. O, to fajne jest. Ale to znowu kolorystycznie pasuje. Tylko, że znowu za wąskie dla odmiany. Szukamy dalej. Fajne takie małe szafeczki nocne, słuchajcie. Podobają mi się. To już trzeba mieć to na uwadze przy wyborze. Ta fajna, ale za długa. No i chyba niestety, ale z musu wybór padnie na to, bo tutaj, a nie, mamy jeszcze pięciogwiazdkowce, dobra. Ta za długa, ale tam rewelacyjnie będzie pasować. Trzeba o tym pamiętać. Ewentualnie ta, bo ma złocenia, więc też by pasowała. No i to już jest koniec. Dobrze, z musu wybieram tę, bo ona mi wypełnia tutaj całą tę długość, więc niech sobie stoi. To jest jedna. No to idąc konsekwentnie, załóżmy, sprawdźmy tutaj, czy gdzieś jeszcze byłoby jakieś miejsce. No ale może tutaj stanąć, powiedzmy, tak? Niech sobie stoi. Powiedzmy nawet w ten sposób, o. Coś w tym stylu. A to cholerka, trzy komody, no. Ale żeście się tu... No dobra, no a tu coś mniejszego? Tak nie przypiął, nie przyłatał. Zobaczmy. A no to niech będzie sobie ta. Chociaż, o, ta też fajna, tylko tak na takie winunio powiedzmy, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, niech będzie ta na razie. Później może coś jeszcze się wymyśli. Teraz półeczki. Półeczki. I półeczki można byłoby tutaj, powiedzmy, umieścić jedną, tylko oczywiście wszystko zależy od tego, co znajdziemy. Czterogwiazdkowych półek również nie oglądaliśmy jeszcze, więc można zerknąć, co my tutaj mamy. Ta jest fajna nawet. O kurde. A ta też, tylko nie na tę ścianę. Tutaj to by się może nawet prezentowało. O, tutaj nawet lepiej. Coś takiego. Ale nie, no idziemy w pięciogwiazdkowce, my to tylko tutaj sobie przeglądamy, tak żeby wiedzieć co jest. O, ta mi się bardzo podoba, fajna jest. I chyba ma złocenia po bokach. Dokładnie, ta by pasowała. No a tutaj teraz mamy te pięciogwiazdkowe, no i przyjrzyjmy się. To jest całkiem sympatyczna półka. O! No ja bym w to poszedł, słuchajcie. Nie wiem, co myślicie, ale ja bym w to poszedł. Zobaczcie. Czy to nie wygląda super? Natomiast drugą... Ile tych półek? Dwie. A drugą umieściłbym mniej więcej tutaj też nad komodą. I to dokładnie identyczną. Dobra. To mamy. Teraz tak. No, kwestie dekoracyjne nam pozostały. Przepraszam. Nie wiem, dlaczego. Nie krzyczę o łazienkę. Ale dobra, cztery kinkiety potrzebujemy. Poszukajmy sobie kinkietów. Kinkiety są tutaj. No i zobaczmy, bo tutaj na pewno coś pewnie mamy. Na pewno coś pewnie mamy. Dzisiaj to widzę, że stylistyka na wysokim poziomie jest. To jest fajne, ale za bardzo tu nie pasuje. A ten już tak, tylko cholera, żeby to miało złocenia. No to znalazłem, mam faworytę, ale jeszcze popatrzymy, tak? Jeszcze popatrzymy. Jeszcze jest takie coś, to mi przypomina, słuchajcie,
Lampy na zewnątrz w domkach, w ośrodku wypoczynkowym, takie były. To jest ciekawe, ale za bardzo tutaj by mi nie pasowało. Ten jest taki bardzo delikatny. On tutaj fajne światło rzuca na tę komodę i nawet by pasował, ale czy ja wiem? Ten już niby jest taki złoty. Wiecie co, ja przyspieszę czas, bo my niewiele co widzimy w tym świetle. Ten jest taki złoty, można powiedzieć, ale nie za bardzo. Ten taki zwyczajny. No tu już zaczynamy od nowa. Dobra, spowolnimy sobie. No i teraz lepiej widzimy, ale to jest nadal mój faworyt w związku z powyższym. Ja go tutaj umieszczam. Mniej więcej chciałbym to zrobić na jednej wysokości, ale będę musiał ją zapamiętać. To tak na oko będzie, niestety. No, powiedzmy... No, niech będzie tutaj. Tu mamy drugi kinkiet. Powiedzmy, tutaj byłby trzeci. Tutaj taka pustka jest, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że to będzie jeszcze dopracowywane. Tylko musimy pozbyć się tych czterogwiazdkowych mebli. Niestety ten kinkiet jest za nisko. Ciut wyżej. No, powiedzmy. I gdzieś jeszcze bym kinkiety umieścił. Proponuję, słuchajcie, żeby... No bo przecież to, że cztery kinkiety mamy ogarnąć, nie oznacza, że musimy na tym poprzestać, tak? Więc ja bym na przykładu machnął to tutaj na wejściu. Tutaj. No dawaj, dawaj. I mniej więcej gdzieś, no nie wiem, czy to jest środek, ale zaraz zobaczymy. I tutaj? No i spójrzcie. Może być? Wydaje mi się, że tak. No dobra, teraz tak. Mamy tutaj taką... O, tę ścianę. Taka nawet. Dwa lustra potrzebujemy, więc spróbujmy coś dobrać. To lustro nie za bardzo mi tutaj pasuje, czy... Chciałbym się odsunąć, kurczę, ale... Zobaczmy, co by tutaj można było znaleźć. Coś w złotej ramie. O, jakby się coś w złotej ramie trafiło. No i się trafiło. Tylko, że czy nie za wąskie? Szukam dalej. Na razie może przejdźmy tu, gdzie jest jaśniej. O, będzie lepiej wybierać, a potem sobie przejdziemy na tamtą ścianę. O kurde, jakie fajne... Patrzcie, jakie fajne lustro, nie? O, bo to podłogowe jest. Dobra. A, i to też. O! Tylko, że... No, można by postawić na podłodze. Czemu nie? Jakby to się miało prezentować? Zobaczmy. Coś takiego. Ale, no, niech sobie na razie stoi, a my jeszcze poszukamy. To też całkiem niezłe. Tylko gdzie ja bym mógł takie lustro umieścić? No tutaj ciut za nisko, nie? Ale takie. Aha, kinkiet już przeszkadza. No niech będzie, czemu nie? Aha, oni chcą telewizor. No dobra, trzeba im postawić coś z RTV. Telewizor zupełnie gdzie indziej będzie stał, dlatego ja nie będę w tym momencie kupował telewizora, bo szkoda pieniędzy. Natomiast postawię jedynie dekoder. Bo to $250 chyba. I mamy to zaliczone. Chodzi po prostu o to, żeby zaliczyć zadanie. A później sobie to przerobimy. Teraz tak. Jakieś dekoracje ścienne. Dekoracje ścienne. Jakieś obrazy. Coś. Tutaj mamy... Ile tego? Dwie. Tutaj mamy miejsce, słuchajcie. Można byłoby coś ciekawego wybrać. Wydaje mi się, że Rembrandt by tutaj pasował rewelacyjnie. Aczkolwiek Rembrandt jest malutki. Ale to... A nie, no aż taki malutki to nie jest. Mężczyzna z gazetą mniejszy. Dobra, powiesimy Rembrandta, a niech sobie stoi, wisi, znaczy się, chyba że tutaj.
Tylko ja nie wiem, no bo to jest za nisko. Dobrze, powieśmy go jednak tutaj. No i to mamy jeden obraz. Natomiast tego mężczyznę z gazetą, to gdzie by to... No może tutaj być, czemu nie? I tak ściana była pusta, więc niech sobie będzie. W porządku. Jeszcze jakieś dekoracje. Budda? Budda mi tu pasuje? Nie za bardzo. Pyk, 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 pyk. Jabłuszko, jakieś serduszko. Popiersie. Popiersie to wiecie co? A niech będzie, bo to może być tutaj. O, może stać w ten oto sposób. Ciach. To mamy jedną dekorację, musimy 6 ogarnąć. Dobrze, zobaczmy co tam dalej. O, coś takiego mógłbym tutaj umieścić. Czemu nie? Można w ten sposób. Bardzo wdzięczny obiekt do zrzucania z komody. Bardzo łatwo zahaczyć. A to jest całkiem, całkiem ciekawe. Stylistycznie, nie pasuje tu kompletnie, ale ciekawe stylistycznie. Poszukamy jeszcze czegoś. O, wiem. Słuchajcie, można by tutaj na tym stole, teraz tak patrzę na ten stół i się zastanawiam, czy on przypadkiem nie jest za wąski, nie? No ale. O, można by porozstawiać na naczynia, zastawę, prawda? Jeszcze tego nie praktykowaliśmy w żadnym pokoju. Ale niech będzie. Dobra. Talerze już są. Uuu, ale mi tutaj te złocenia przechodzą przez talerze. Ojojoj, twórcy, to by trzeba było poprawić. Ja twórcom zwrócę na to uwagę. A jeszcze mamy takie. Wydaje mi się, że okrągłe, klasyczne będą w porządku. Kieliszki. No, jeden, dwój, nie. Dobra, dobra. Niech sobie stoją. No i teraz tak, sztućce. Aha, czyli łyżki też są. No dobrze, ale czy coś... What is... O, ja wiem, gdzie tę wagę postawię, tutaj. A niech sobie stoi, centralnie na środku. Super. Bardzo fajna. Dobra, świecznik mi się tu nie zmieści. No mówiłem, że ten stół jest za wąski. Kurczę, blade. Ale on by rewelacyjnie tu pasował. Natomiast mogę postawić go tu. Na pewno? No tak, bo tam stoi to po piersie, to niech świecznik sobie stoi tutaj. Dobrze. Wróćmy do sztućców. Wróćmy do sztućców, to będzie potrzebne w obecnej chwili. Tylko tak. No dobra, skoro nóż jest, to pyk. Pyk. No, dawaj. Musisz dać radę. Dobra. Obróćmy. Ciut należało te talerze poprawić nieco. Nie jest łatwo układać tutaj te rzeczy. Dobra, łyżka. Ten nóż to później poprawimy. Ten talerz chyba też. Widelec. Już sugeruje się mniej więcej położeniem łyżki, chociaż można w ten sposób bardziej z góry sobie patrzeć. Ciut łatwiej będzie. Ja z tym ciut, kurczę, ostatnio. O! Się niedobry zahaczył o krawędź talerza i nie ułożył się zbyt dobrze.
Zaraz go poprawię. Natomiast czy gdzieś byłyby małe łyżeczki? Chyba nie. Twórcy chyba zapomnieli o małych łyżeczkach, ale... No ale trudno. Coś takiego tutaj na stół? Czemu nie? Elegancko nawet wygląda. O, o. Dobra. Spróbujmy ten widelec jednak. Już nie obrócę. Jeszcze raz muszę wejść i widelec machnąć, bo się niedobry wziął i nie posłuchał. No. O! Jakiś obrus by się tutaj jeszcze przydał. No proszę Państwa, lampki. No z lampkami to będą teraz przygody. Bo mamy takie lampki, one tutaj bardzo fajnie by wyglądały. Można by jedną postawić, załóżmy, tutaj. Kolejną gdzieś tutaj, czemu nie? A nawet tutaj bym dał kolejną jeszcze, ale się nie zmieści. Znaczy zmieści się tylko... No dobra, niech będzie. Tutaj to już na pewno się nie zmieści, to byłoby za dużo. Aha, i to już w sumie z lampek to tyle. Żyrandole jeszcze i kwiaty nam pozostały. No to zobaczmy te żyrandole, bo ten żyrandol pasuje mi tu bardzo, bardzo, bardzo. Ale może mamy coś ciekawszego. No ten też nie licho, tylko kurczę, te takie a la kłosy, czy co to jest to? No ten to za bardzo nie pasuje. Mimo, że ze złoceniami, czyli to, czego szukam, ale... Ale nie. Ten jest całkiem wdzięczny. Dobra, pójdziemy sobie w kilka takich żerandoli. No właśnie, to teraz to wziąć i równo ułożyć, co wcale nie jest łatwe. Ja sugerowałbym twórcom pomyśleć o zastosowaniu tutaj siatki dokładnie takiej samej, jak mamy przy malowaniu. To by znacznie ułatwiło równe rozmieszczenie różnych elementów tutaj właśnie na suficie, bo nie jest to wcale takie proste, moi drodzy. To dorównajmy tutaj jakoś. O, jeszcze może pod tym kątem. O. Aż tak bardzo perfekcyjnie to tego nie zrobię prawdopodobnie. No dobrze, ale niech będzie. Jeszcze względem tego żyrandola umieszczę tutaj gdzieś drugi. No tak, wiedziałem. No, Jezusie! No złośliwy, no. No dobra, ale tak nam się to, drodzy Państwo, prezentuje. Nie zwracajcie uwagi na te kanapy i tam fotele i tak dalej. Tutaj cała reszta zostanie. Natomiast kanapy, ławy oraz te fotele zostaną później wymienione. Tak czy inaczej, w tej chwili prezentuje się to w taki oto sposób. No cóż, a ja Państwu serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. My będziemy wracać tutaj do remontu tego penthouse'a w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.